Siema, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mega Man ZX Advent. I dzisiaj przybierzemy się w lewo czy w prawo? Zobaczymy, co było w lewo. Właśnie, lewo, dobrze, idę. The Waterfall Ruins, gdzie na końcu będziemy walczyć z kotami. Argolem i Urgolem, o ile pamiętam. I coś nas tu informuje. To ja, Mikhail. Z informacji, które znaleźliśmy, wygląda to, że ktoś hakował. A coś się tutaj włamał z zewnątrz i wymazał. Ale co wymazał? Badań to Regenerative Solidaria. Aha. No okej, czy mam przeszukać, znaleźć jakiś komputer wysoko, tak? W tej lokalizacji? Okej. Sekoli ma jedyne. Wspaniale, dobra. Sobie się tu zmienić. Dobra, chodźmy na razie motelowej. Śmieszne dźwięki. Okej, walka z bossem, tyle, dziękuję. Koniec odcinka, po tym będzie. Two pseudoroids. Probably Alberts. That's right. Call me Argoyle. And he's my other half, Ugoyle. We will defend. Zapomniałem w sumie, że z nimi się walczy na początku. Myślę, że standardowo na samym końcu. Tak. O, odlezał się. Cyk, mają większy pasek zdrowia, jak widzicie. Ja mam o health'a. Sobie właduję żyłę sartenka i się zmienię w coś innego, bo model as się, bo nie ma mieczy. Więc dzisiaj będzie... W porządku. Widzicie? Olelolololo. Słaby punkt miał na Urgoilu, tak? Widzicie, model ZX jest too strong. Jest too strong. Widzicie, model ZX jest taki miażdżący, że ma tego swojego kręciołka. No. Jak sądzisz? Okej, dostajemy dane. Argoyla. Tak właśnie. Ale ja użyję tutaj rozparka, żeby zobaczyć, czy coś na górze, bo są takie linki, nie? A po co miałbyś tu linki? Ej, tu nic nie ma? O kurde. To żeście mnie zaskoczyli właśnie. Dobra, chodźmy tym ZX-em, bo ZX jest too strong. Too strong for anyone. No, jest. Aha, właśnie, może by... Mamy... Dobra, fajnie, zaraz to wytłumaczę. Możemy się zmienić w Argoyle. Jesteśmy jednym kotem. Możemy się... jechać tym ich szybkim mierzeniem i w ogóle... Ten jeden kot może... Czy to jest kot, kotopies, czy coś tam... może rzucać bombami tylko. Ale jeżeli naładujemy sobie drugi guzik, to tworzy też tego drugiego kota, który jest jakby duchem. W przypadku naszego transa i właśnie on może podnosić te przedmioty, które są za ścianą. I może kopnąć też nasze bomby, żeby były mocniejsze. Może też kopnąć po prostu, nie? Ale bomby jak kopnie, to bomba zyskuje dodatkowe obrażenia. No i tu jest dysk, który na mnie czekał. Tak, musimy obejść to, bo nie ma bezpośredniej drogi jakby. Znaczy...
obejrzy, w sensie, że musimy takie U zrobić na mapie, nie? Że nie wyjdziemy z jedynki tutaj od razu, tylko musimy takie U zrobić, bo nie ma przejścia. Ała! Te kolce niewidzialne są wredne. Ja często daszuję tak na pałę. A co jest tutaj? Queen Bee. Ale szuka sekretów. Sądzę, że tutaj schowanie ich na górze jest dobrym pomysłem. Ale stracę dużo życia. To mi się nie podoba. W sumie mogę używać modelu H. I sprawdzać tak na szybko. No i zapowiada się, że tam coś jest. Zapowiada się, że to gówno tu jest. Dobra, jesteśmy na ziemię. Dobra, dajcie mi moje miecze, dwa nagie miecze. Czy jeden, bo to nie jest model, tylko to jest X. Jest ma tylko jednego nagie miecza. A, to wystrzeliły coś takiego, super. Świetnie, ja zaraz tracę całe życie, nie? Dobra, już straciłem całe życie. Głupia gra. Jak ja to mogę zrobić? Skrad na easy. To jest niemożliwe. Dobra, grajmy tym modelem Mage. Będzie działać lepiej. Dobra, szybko się przepraszuję do tego miejsca. Ajajaja. Zapota jest dodatkowe życie, tak? Już przewidzieli, że będę tutaj ssać gałę i umrę. Więc mi zrobili tutaj dodatkowe życie. Czemu nie zrobiłem tego od początku? No jasne, strzelaj sobie tymi swoimi simsowymi kwadratami. Okej. Okay. Przeszedłem. Halo? Aha! Fajnie. O, rozbito, dziękuję. Dobrze, i teraz jesteśmy w której lokacji? Tak z ciekawości sprawdzę. Drugiej wciąż. Musimy iść w lewo, tak? Więc czemu by nie pójść w prawo i nie wziąć dysku? Queen Bee. Nie widzę innego sposobu. Jeszcze mógłbym tutaj ulturalnym próbować się przedostać, ale to by było dłużej zajęło. I byłoby tego warte. Mhm. Idę cały czas w prawo. Ała, nie. Są te piranie niedobre, które gryzą. Gryzą. Idę w prawo, ale coś znalazłem. Lol? Tu jest przejście do trójki. Okej. Okay. Czy ja dobrze idę? Mi się wydaje. O, strzelają lodem teraz. Nowa wersja przy tych przeciwników. Ała, no tak, używaj Queen Bee, nie możesz wejść na drabinę. Po ludzku. Oj, a. Poczekam sobie chwilę. Okej. Okay. Tutaj Argoyla bym musiał użyć. Czyli tam. Jak mogę ten blok rozwalić? Czy Vulturon ma szansę? Czy może użyć swoje gitary w powietrzu? Może, chyba. Może. Muszę pododować sobie trochę energię. Te będą się Argoyle i Urgoyle użyć. Trzym się ściany. Niech się trochę podładuje Vulturon. A będę mógł to rozwalić, chyba. Jak nie? No dobra, mogę. Czemu miałbym nie móc? O ja! Więcej tego. Dobra. Okej. Udało się przejść. Teraz mi się w ZX. Aha. Ała. Dobra. Żyćko. Tak wam pokażę tylko. Tak, żebyście wiedzieli,
że przejść tędy, bym mógł użyć kota i bym mógł go z takiej postawić po prostu. No i tyle. Wracamy do naszego ZX-a. ZX-a powiedziałem. Tutaj. Poczekam tutaj, w tym miejscu, no i luz. I lecimy dalej. Dobra. Ładnie, nice. Ok, są dwa przejścia. Co jest tym wyższym? Kim jesteś? My fancy mythic, my name is Peter. Spoko. Wiem jak się nazywasz, nic więcej nie potrzebuję. Aha, okej. Okay. Powiedz mi co chcesz, Peter, powiedz mi. Oj, udanie the game. Ty. Potrzebuję pozbyć się trzabanosów? Ja mam idealną broń na was. Tyle. Pozbyłem się twoich czabanosów. Adadosa! No i co? Już? A, uciekły czabanosy. 50! Mam sobie je liczyć? Wiesz co? Wal się na mordę, tam już ich nie ma, nie? Słuchaj ziom. Nic mi się latać po całej lokalizacji i ich niszczyć. Powinieneś mi dać coś za to, że w ogóle je pokonałem teraz. Dobra, są tutaj gdzieś. Co jest? Co to jest? O co chodzi? Coś jest schowanego? Ej, co mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. Mogę użyć Chronoforce'a. I mogę spowolnić czas. Teraz na pewno zdążę. W sumie to dużo tego czasu. Dążę. Czy jak zdążam? Ja zdążę na wszystko. Tu bym nie zdążył. A w sumie czemu ja idę w tą stronę? Jak przejście normalne i po tu drugi. Ale zobaczę, to jest tutaj. Zawsze spoko. Chyba, że jakiś skrót może znalazłem, co? Zawsze może być jakiś skrót. Au! Dzięki za info. Nie chcesz wejść w te kolce. Teraz chcesz użyć Chronoforce'a. Bo on się automatycznie chwyci. Tej wody zacznie pływać. Chwyci się wodę automatycznie, no. Ja się zawsze chwycam wodę. Chwytam wodę się zawsze. Woda, więc jak nie ma się czego chwycić, chwytaj się wody. Page, I guess. Co jest prawo? Kolejna lokacja? Czy ja coś odkryłem? Jakiegoś zonka? Coś ukrytego odkryłem. Wróciłem do dwójki. Ej kuźwa, czy... Nie. Zawiodłem się na sobie. Którędy ja mam iść? Dobra, pójdę. Pójdę w to lewo już z powrotem. Tą samą drogą. Super kolce. Super Chronoforce. Albo daj mi model L. Tak. Ała, poczuj klekot jaj. Pomóż mi. Dobra, przejdź. Użyj sobie halabardy. Rozbij to, dziękuję. Tu jest dysk kontrolny. Ale nie przejdę tutaj bez lierza. Oho, tu muszę poczekać chwilę. Się przetaszować. No świetnie, wspaniale. Okej. Zniszczę to normalnym sposobem. Czyli użyję ZX-a. Wystrzelę.
I teraz mi się w Chrono Force'a. Żeby szybko przepłynąć. Okej? Okay? Jasne. W sumie mógłbym Chrono Force'em też strzelać, nie? Tu równie dobrze też mogło to zadziałać. Ale dobra. Zrobiłem to w taki sposób. Wracam do ZX-a. Mhm. Oluju, oluju, oluju. Okej. Okay. Nie czuł, nie chciałeś paść od razu. Ej, zaraz. Ała. Tak, właśnie teraz zginę sobie. Zresetuj sobie program i wracam za sekundkę. Dobra, jestem. Z powrotem. Ej, to w takim razie, to ja ominąłem po prostu dużą część mapy. Po to, żeby... Po to ominąłem tę część mapy, żeby... Robić ją jeszcze raz. I nie mieć życia. I użyć Subtenka ostatniego. Z ostatniej końcówki Subtenka. Okej. Okej. Pokop go ten troszkę. No, na dół. Tonks. Ale ja tak po prostu wolę użyć tych megamenów. A nie pseudo-droidów, bądź tego przydatnie, jak trzeba coś zrobić związanego z nimi i tylko z nimi zadziała. Tak to lepiej, że samo modele. Dobra, nie, ja... Czekajcie sekundkę. Dobra, i czemu nie przyszedłem tutaj z powrotem? Nie mam pojęcia. Tutaj jest... No, tu jest dobre przejście. Taki labiryncik mały, trochę się w nim zagmatwałem. O, dobra, tu zginę na pewno, bo tu nie mam życia. Tak, to będzie. O kurwa. Dzikie duże drzewo. Teraz? Drzewie nierównego. Czemu nie strzelam? Teraz strzela. Ej, nie, nie, liściu, liściu. Liściu, jakiś jesteś zajebisty. Nie trafiłem. Dobra, umieram. Przegrałem z drzewem. Powinien skosztować nowego batonika babuni ninja. No okej. Okay. Drzewie. Drzewie, spotykamy się ponownie. Liściu, jak może być tak zajebisty? Może! Dwa, trzy razy, free hit, teraz dwa razy? O ile zdążę. Nie trafię. Teraz nie ma nawet co strzelać w niego, nie? Okej. Okay. Drugi raz liść mi atakuje. W porządku. Aha. No mogę... Mogę trafić. Czemu tego nie zrobiłem? Co później zauważyłem? Okej. Okay. No już. Więcej liści potrzebujesz. Sądzę, że te liście... są takie ci ober potrzebne. A, fajnie. Udaje się złapać. No jasne. No okej. Okay. Ostatni strzał. Ostatni strzał i umarł. Dobra, lecimy. Lećmy. Lećmy przed siebie. Co to? Zdecydowanie jakaś eksplozja była, ale co się stało? No sprawdźmy. O! Znowu wy! Right. We've entered the final stage of the plan. We don't need to hack anymore. But we couldn't just let you go snooping around in there, looking for information about yourself either. And we can't let you, who beat five Mega Men, just retire. What?
The reason we've kept you alive is all part of the plan. Soon it will all be over. The destiny of destruction. Albert, as well as his stupid game, are about to be over. As Albert meets his demise. The end of Albert? I'll tell you when it's all over. Perhaps as you are dying. We'll meet again. Okay. O co chodziło? Wait, what? Those two weren't working for Albert? What about the computer? Is there anything left of it? Nie bardzo. O, coś jest jednak. Data file, ej. It doesn't look like there's anything else. Don't feel so bad. Even without data, you are very real and you exist in this world. The proof is in the fact that they went to so much trouble to keep you from seeing the data. Let's investigate the data we do have on our own. Send it together with your mission report. Okay. Wyślę. Uwaga, dysk. Wysyłam. Okej, oni to przeanalizują, a ja sobie zapiszę grę. I się z wami pożegnam. Dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć!